O kurde, chyba wejdę. Pierwsze miejsce mam. Niemożliwe. O zajebiście. Myślałem, że... Bo ja już wchodzę, to dobrze. Bo już się bałem, że ty zaczniesz wchodzić i właśnie trafisz na kolejkę 20. No trafiłem. Byłem 5 miejsc za tobą. No, bo teraz 19 właśnie restart. I tak długo wchodzi. Co 3 godziny bodajże restart jest serwer. A po co są te restarty? No bo jak tam coś leży na ziemi, nie? No to w końcu się robi, zaczyna się ciąć. Aha, nigdy się dobra. Nie dopuszcza do aż takiego stanu, ale bo admini restartują serwer. No jak 100 graczy jest prawie przez cały czas, no to dymy są. No, jak sam widziałeś, dymy to tutaj cały czas dymy. O, dodam cię do naszej drużyny. Ale to zaraz musisz wejść. A jak się nazywasz? Crash? Nie. Nazwa postaci? Czy ja? O, to Robert Kubica. Zgadniesz czemu? Bo lubię zapierdalać 200 km przez te pola. Kondzio, nie, Kondzio. O, jest. Awansuję cię od razu do drużyny na admina i już powinienem cię widzieć. Koło siebie jesteśmy zajebi. No tak, ty jesteś po drugiej stronie. A nie, ja w Berezino jestem. Dobra, nie tak koło A siebie. Tutaj nie, to git, dobra. To ja mam biec do ciebie, czy jak? Bo Diego, zobacz, gdzie Diego jest. Tak, to biegnij. Ja tu stąd będę biegł właśnie w waszą stronę. Biegnij do Diego. Możesz sobie znacznik. To jest najlepszy serwer do nauki, bo normalnie nie ma w ogóle mapy, nie? Jak Diego mnie uczył. No, jak Diego mnie uczył, to nie było. Normalnie nie ma na podstawce, na normalnych serwerach ani mapy, ani autorana, ani nic. Ani drużyny, nie ma czegoś takiego jak drużyny. Opaski trzeba nosić. No dlatego te mody są całkiem fajne, no przyjemne. Tak, my sobie zmieniamy. Czasami nam się znudzi, jak jest za dużo modów, to tak bez przesady. Bo jeszcze tutaj nie ma traderów, a jeszcze są traderzy na niektórych. Ale ten jest taki w miarę. Tylko te bazy, żeby nie było budowania, to by było najlepiej. No. Wczoraj, czy tam przedwczoraj z kumplem trafiliśmy do miasta, gdzie tam było od cholery tych baz, tak mulił mi komputer. Tak, tak, i to właśnie, to jest to. A tak to wszystko ładnie było. Można mieć super kompa, muli właśnie przez te cholerne bazy. A i tak duże teamy rajdują, to by trzeba codziennie grać rzeczywiście tak po 4 godzinki, żeby to utrzymać wszystko. No, kiedyś mieliśmy różne bazy, bo Lopatino, tu, tam, to Diego sam... A to tutaj są bazy, czy nie? Tak, tak, tutaj są właśnie i tu w cholerę budują, bo tutaj, no... Bo to jest taki średni serwer, jeśli chodzi o trudność. Tutaj z głodu się nie umrze, a normalnie to się umiera właśnie głównie z głodu. A ja przez jakieś choróbsko ostatnio 2 razy umarłem, nie wiem co to było. A na tym serwerze tutaj? A to pewnie Kiła. Piłeś... Co? Kiła? Kiła? No ja ten... Ja też właśnie... Nie no, nie też, nie na kiłę, tylko... tylko jak... Tutaj na przykład się jak tutaj się pije coś brudnymi rękami albo je, to się zakażasz, nie? Pewnie pociąłeś. Ja to wiem, to słyszałem, tylko właśnie nie właśnie wszystko było dobrze. Nie wiem, czy zombie jakoś mnie zaraził, czy coś, nie wiem, co się stało. A zombie chyba czy nie może po prostu ta woda, nawet jeżeli była czysta, to nie była tak naprawdę czysta. Albo zimno ci było, bo zimno też. Chociaż na tym serwerze to... Sprawdzałem, to chyba jakąś chorobę miałem, ale nie byłem w stanie stwierdzić dokładnie. Ja złapałem raz psychiczną. To jest wtedy... To wracając do DayZ. Nie no, to jest w DayZ wtedy, jak to Diego ma ciągle, bo jak zjesz ludzkie mięso, nie? To wtedy A masz... to słyszałem, że się chichrasz. Tak, chichrasz się i masz drgawki i właśnie jak masz bardziej zaawansowaną, im dłużej żyjesz, to już mnie goś zabił, Diego został i już miał celować, już miał strzelać i drgawka, nie? Pyk i odrzuca ci celownik, już miał strzelać znowu, nie? Myślałem, że jakaś mechanika pod koniec sambujem jest, że sobie odstrzelił łeb. No, aż tak to nie, ale właśnie te śmiechy śmieszne. I cię słychać, jak się śmiejesz, podkradasz się do gościa z tyłu i nagle... A jakąś paskę chyba na gębę można założyć, z tego co widziałem. A tak, żeby można nie śmieć się. Zakneblować na przykład. Dokładnie. Tak, można kogoś zakneblować. Ja raz taką Madzie zakneblowałem, znaczy związałem jej ręce. Madzie, powiedz no, Magdy, bo Madzie to bardzo źle brzmi. A tak, Magdy, no, ale to kiedyś, przy studni, ale to dawno temu. I ten, i akurat Piękne. Wtedy patrzę, ja ją związałem jej ręce, a ten, dla jaj, a ten, a patrzę w krzakach gość, obserwuje nas, nie? I nagle ja mówię sorry i zacząłem ją rozwiązywać, ale nie zdążyłem, uciekłem, zostawiłem ją. On zrobił, co miał zrobić i poszedł. No ale... Macie. No ale tak było, naprawdę. Wiesz, zabiłem go, zastrzeliłem. Miałem zrobić, ale nie wiem co. Aha, nazwać postać. Jak ona się nazywa? Gramy dzisiaj postacią o nazwie imieniu Domino Kredek. Postać nazywa się Domino Kredek. Zobaczymy, jak długo Domino Kredek pożyje. 4 kilometry do Diego. Poszedłem sobie herbatę zrobić, ale już zrobiłem, nie wiem co robić. Chyba sobie drugą pierdolę. Szkoda, że tu respów nie można wybierać. A no tak, kurwa, też... łosie.
Też na innych serwerach można wybierać spawny, to już w ogóle też są tak. No to jest tak średnio, bym powiedział. Średnio, jeśli chodzi o mody. Czyli fajnie. W sensie, że mody średnie? Nie, nie, w sensie, że średnio i średnia ilość modów. No ja nie wiem, na jakim ja grałem z kumplem. W sensie ja to nie wiem, jakie to są mody. Oprócz autorana tej mapy, to w sumie nie wiem. No i tego spawnu, to nie zauważyłem czego innego. No różne jeszcze dodają. Milion gramów. Ja na wanilii mało grałem. Bo w zwykłym dejcie to tam masz dwa pistolety, jeden mosin może. Nie no, jest dużo, ale nie aż tyle. Ty słyszę krowy, a nie to jeleń. To nie dogoni go. No to ja byłem. Nie, to z lewo. Ale będziemy jechać i te małpy. Ja będę do 21 niestety, bo muszę ich spać, bo będzie dobranocka. Już nie ma dobranocy, nie szukać nas. Widzę typa na polu biednikowo. O, szkoda, że nas tam nie ma. Spokojnie, jeszcze 3 km. Ja mam tylko shotguna na gumowe kulki. Kazalibyśmy mu, gdzie raki zimują. Nie na autobiegu. Podbiegnę i piznę mu w łeb tej kuli gumowej. Ręką rzuci. Albo za chwilę będę na wybrzeżu. Albo będziesz albo... w klasie średniej. A właśnie ty masz coś dla nas? Masz, nie? Nie. Ja dla siebie nic nie mam, a ty... Nie, no nie gadaj. Ale za chwilę mogę coś mieć. Ja mam, ja się podzielę. A kądzio bezpośrednio do Diego, no i dobrze. A tyle no, w sensie, no mówisz, żebym biegł, no to a ja dobrze, nie dobrze, wiem, dobrze, w sensie, no. Coś, no najlepiej byłoby się spotkać gdzieś pomiędzy, nie? Ale no pomiędzy to są góry. Fajnie, jakby ten małpisz, on zaciął się na płoć. A tak, ale autorany zajebiste, to muszę przyznać. Normalnie trzymać shift. Wczoraj właśnie grałem samemu i tak se chodzę, znalazłem kilku typów i jeden do mnie tak podbiega i tak typowo chciał być miły, no nie? A już mu się nawet nie chciał odzywać, bo to takie pierdolenie, oszopienie, takie gadanie. Tak, tak. Gościu za mną cały czas podąża. I coś czuję, że on zaraz mnie zaatakuje. Pytam się, czemu za mną podąża. A, bo właśnie gadam z tobą przecież, no co? I nagle zaczął mnie napieprzać. Przedałem mu serię w mordę i zacząłem go wyzywać, bo mnie zdenerwował. Taki frajer niemiły. Tak, miłego udaje. Mówię, jestem nowy w gierce, nie wiem co i jak. A on mnie atakuje. Lepiej strzelać. Są serwery, gdzie masz KOS, nie możesz kill on site, nie możesz od razu zabijać. To co trzeba zrobić, porozmawiać? Tak, no serio, musisz pogadać, nie? I dopiero jak się pokłócicie, to dopiero możesz do gościa strzelać. No to wystarczy o polityce pogadać, no to no tak, zawsze się każdy. No są też. Jego, ty biegniesz, co ty robisz, bo ty się u mnie nie ruszasz chyba. Nie, on poluje pewnie tam, czeka na nas. Nie, strzeliłem do niego z daleka, czy strzały i uciekał. W sumie już niedaleko jest. W ogóle widzę dym, czyli tam spadł ten. Papieża wybrali. Tam kombajn jest, kurwa. Chciałby się karmić. Pojazdy są bardzo rzadkie. No kombajnem nie da się nic. Nie mieliśmy kiedyś. Chyba, że w farmie. To kurde, tu by się przydał. Był mały spadek FPS-ów. Tak. A gdyby nie te budowle, to ta gra bardzo dobrze chodzi optymalizacyjnie. Aż się zdziwiłem. Tak, kiedyś tak nie było. No ta gierka to dalej trochę swoje ma. Ona w pewnym sensie dalej jakoś w Alfie nie jest? Chyba wyszła, tak? Czy jak to jest? Chyba wyszła. Wyszła dawno temu. Kiedy? Pamiętam, że właściwie jak Daisy kiedyś widziałem, to słyszałem, śmieli się, że Daisy jest taka gierka, która w Alfie będzie do końca. To te budowle właśnie psują. Gdzie ty, Diego, biegniesz? O, epicki lód, ale to jest tak niebezpieczne, że tym nie osłania z krzaków, ja się tym zajmę. Aha, bo to jest śmigłowca. I ja znalazłem AR-15 leżące na przy military w Gorce. O, złodziej. Na M-kowe, nie? Przy policyjnym radiowozie, bo radiowozy policyjne spełnią się w różnych miejscach. O. Bo jakieś zwidy miałem dupy. Dynamiczne spawny radiowo. Raz nawet Humvee Diego znalazł i wzięli. Musieliśmy spark pluga. Tankowaliśmy. Powaliśmy i nas napadli, wtedy zrejdowali. Kurczę syny. To ja tutaj do zombiaków. No to nie zlutowany. Kałach, auk. Zajebiście masz dla nas gany, dla mnie. A masz magazynek do M-ki? Kurde. Ja amo trochę do M-ki. O, to fajnie. Że ktoś z M-ki? Chyba tak. Po jednym będę ładował. Ten czat sobie usunę, bo mnie denerwuje. Ktoś by powiedział, że to niezły czat, ale... No czat, CO. Ale się tam kopci. Ilu graczy 100, to nie idę do Gorki, bo tam na pewno ktoś jest. Panie, gdzie pan tym helikopterem tu lądujesz? To teren prywatny. To małpy właśnie zestrzeliwują te helikoptery i one... Bazułką bananową dostaną. Normalnie to ziemniakami strzelamy, a oni bananami. Tak, musimy po niego biec, gdzie on tam w przedszkolu jeszcze... O, i drugą stronę. No nie. Nie, czekaj. Po drodze może. Spotka. Gnomo zawodu. To właśnie po drodze to nawet nie jest. Radio Zenit w sumie jest idealnie, nie? Ale to jest... ultra niebezpieczny. Ja i tak, no, ja i tak będę musiał tak przebiec jakoś z dupy. Najpierw tutaj pobiegnę, bo Gorce mnie zdejmą, nie? To pro. Mm-hmm. Co ja ci tu mogę dać? Daj mu wszystko to, co by nie chciał. A mam taki, tylko nie mam... Czekaj, mam czy nie mam? Mam, tylko że nie mam magazynka. Ja mam dużo ammo do tego pistoletu, także tak na krótko to nie potrzebuję. Nie. Jakiś na lekki dystans jakiś coś jak ma. Ja biegnę. Ja biegnę to. Ale nieprzytomny jesteś, to dobrze. Aha, ja myślałem, że Diego mi sprzedał. Ja już nie. Nie. To my do ciebie pobiegniemy. To ja biegnę do Gorki. Może mi nie widzieli. Za dużo tych graczy, za dużo. W lesie stoimy, pestka dostaje.
miałem. O, 100 graczy, normalnie 60 wchodzi. A, fajnie byłoby, mnie zrespiło w fajnym miejscu. O, między sobą się tam coś robią. Domino Kredek jeszcze żyje. Jak się nazywa moja postać, Domino Kredek. To spotkamy się na Zenicie. Dobra, no to jak słońce będzie w Zenicie. No, zamieniliśmy się miejscami z Ryckiem aktualnie. Kuźwa, nie wiem, iść do komisariatu w Gorce? Pusi mnie. Tanim ty. Idę najwyżej, będę koło tego, koło Kondzia. Zanim ja tam dobiegnę, to trochę minie. Na autoranie to sama przyjemność. O, witaminki mam. Multivitaminę. To było Uber. A ten, już uciekłem. Aha, ty nieprzytomny. Już uciekłem. I tak jest zapis. Tak, tak. Nawet jakbyś był przytomny. Nie no, nie było sam. Nie było szans. Na Kondzia. Był jeden i wystrzelił jeden pocisk z shotguna ostatnio. To było zbyt niebezpieczne. Nie no, miał MKS tu mi, to ty tak podejrzewam. No minus, że właśnie dlatego bez bas lepiej, bo wszyscy tutaj są wygirowani już po tylu dniach od restart, od wipe'a serwera. A Kondzia miał ten, że ekwipunku grzebał i wiesz, macał się łapami i nagle tu. Tak. Nie, jedną peskę dostałem, ja nawet pocisku nie słyszałem. A, przycelował właśnie. Nie, kulą to walił. A widzisz, ja miałem krzaki na łbie, to mnie nie widzisz. Co, życie? Sięgam, jakbym sobie jakoś podłączył bieżnię do tej gierki, jakbym faktycznie zapierdalał. O Boże, tak. Jakie nogi bym miał dojebane. No tak. Rubber slacks, dobra. Ja nawet nie będę biegał do policji, ja tu znalazłem. Ale zastanawiam się, jak tu ludzie znajdują ten, bronię, bo niektórzy mają takie dojebane, widziałem bronię, a ja no, do tej pory grałem, to ciężko znaleźć. No jeszcze dodatki jakieś do tych broni. Tak, masakra. Właśnie. Oni trzeba ten... Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. No i oni mają te bazy i sobie nagromadzą. I to jest efekt kuli śnieżnej później. A to nie jest tak, że tu są wipy też? Tak, ale gdzieś raz na półtora miesiąca coś takiego. To i tak często. No ale jak grają w 10, to wtedy szybko idzie. No to tak. Tego mi byśmy woleli bez baz, ale jest taki serwer fajny bez baz. Bardzo uczęszczany, tylko że tam nie ma praktycznie modów, nie ma mapy, teamu, nic, nie? Prawie, bo nie tam są dodane czego. Bronie takie właśnie... To, co powinno być, ale nie ma autorana, to też. Ty, a może do szpitala wezmę, że zaraz ktoś zginie. No nie mówcie, że znowu ja już zginąłem. Teraz wasza kolej. No my tak zwykle jak wchodzimy, to właśnie zabijamy około 20 typa. Na łebka, tak na 2 godziny gry. O tak 10 na godzinę. No to dlatego mnie Diego zabił. Żeby się statystyki zgadzały. No właśnie. Cześć Arkokos. Witam serdecznie, cześć. Fajny ten awatar. Serwer Basically Vanilla. Pass i cały Vanilla hashtag 2. Super partia, właśnie wbiliśmy. Ja do 21 będę tylko. O, taka szybka gierka. Uczymy nowego naszego kolegę, który jest nowy w Daisy. Uczymy gry na najwyższym poziomie. Nie mógł trafić na lepszych nauczycieli. On chce szybko przejść na pro. Szybko chce już zacząć zarabiać na międzynarodowych turniejach. Jak najbardziej możemy mu w tym pomóc. No to Diego, co ty za broń tam miałeś? M2? Co to było? Jak to się nazywa? Aha, grałem na nim. Spoko. Co? M1A2? Właśnie M1A2? Spoko, ale ja bym szukał... Znasz jakieś serwery? Nie. Może bez ja budowy baz, bo kuźwa, no... Auga. Ale to z góry tam to było to? Możesz dołączyć jak chcesz, no. Aha. Ja cię dodam do drużyny, bo ja się umówiłem, że będziemy grali we trójkę dzisiaj, ale mogę cię dodać do drużyny, jak wejdziesz na serwer. Napiszesz mi swoją nazwę i zajebiście, nie? Super partia. I możemy w grze gadać. Nawet lepiej, bo kuźwa, byśmy byli już takim groźnym teamem, nie? Bo ja zabijam średnio 10 na grę, Diego około 10, Kondzio jeszcze jest nowy i jeszcze nikogo nie zabił. Chcę z wami pograć. No to, to dobra, to wpadaj, podasz mi swoje. Ten to cię dodam do drużyny tutaj na serwie przecież, nie? Zajebiście. Kokos. Mody pobieram. A, bo to się pobiera. A ty masz Starlinka? Czy zwykły? Ja mam fatalny internet, jak widać zresztą po jakości tego streama. Kilka modów. No mi się pobierało 2 godziny te mod. Ja bym właśnie zagrał na serwerze bez baz, bo my bazy nigdy nie budujemy, a później wiesz, spotykasz full gearów. Trochę często spotykasz full gearów. To prawda, że wtedy mają mniej więcej równe szanse, jak my mamy shotguny, oni wiesz, a oni plate'y i M-ki. To mniej więcej szanse są wyrównane, ale... Ty, zatrzymaj się. A gdzie ty? A, z tym krzakiem na głowie, ja cię nie widziałem. Kamuflaż działa. Zobacz, shotgun. A, ty masz, to nie wiem. Nie, bo mam to, patrz. To ja to wezmę końcowy. Ale jak masz amunicję do M-ki, to bym wziął. Choćby do... żeby włożyć do dziurki. No kurde, jednego nawet nie znalazłeś. Przez całe swoje wielkie nie przygody. Nie ale znalazłem wód. No i od razu trzeba tak było. To nawet lepiej. A ja mam na przykład 308. Co chcesz? Kurwa, jak to się pisze na czacie? Tak, nie wiem nawet. Basically Vanilla hashtag 2, no. A na czacie to z enterem. Tak, ale jak się zmienia, żeby nie pisać do grupy, tylko na alu. To od shifta prawego 2 przyciski i trzecim jest zmiana. Global, group i... A dobra, tam. Mam. Nie wiem, aż zobaczę czat, sobie przywrócę, bo chcę się pośmiać, co tam napiszesz, bo pewnie będziesz kogoś wzywał.
Kurwa, znowu źle napisałem, no. A nie ma za co, nie ma za co. Nie, teraz było global. A nie, nie to było... Ochujało. Nie, na globalu to by było ten, to by było global inaczej. Global offensive. Na żółto by było. No, to jest basically vanilla. Ale baz. Ty, drzwi otworzone są w bazie. Ktoś może chodzić. Drzwi wystają poza marmur, poza ścianę. Ej, moje, to co tam jest, to jest moje. Nic nie ma, widzicie? Pożałowałem. No, AR-15 zajebiście wygląda, nie? Jak bandzior. Ty ciągle czegoś szuka, nie? Bo coś zgubiliś. Ty, patrz, ja jestem bandziorką. Bandziorem. Domino Kredek. Znany w świecie przestępca. Oddawaj wszystko, co masz na ziemię. Jeśli chcesz, żeby... Nie pozwól, żeby ten... No, nie będę mówił. Nie wierć się, bo ten gwałt zamieni się w morderstwo. A tak... O Jezu. Dobrze ci radzę. O, komuś bury czy w dupie. Tak, właśnie jem ostatnią puchę. Ale chcina. Ty co, ty masz shotguna z lunetą? No, Mosinowo, jak to znaczy, na modach Mosinowo. Ty, no to zajebiście, ja mam shotguna. No to idziemy. Widzę po... Widzę typa, kutaj, kładźcie, kutaj. Dobra. Gdzie jest? Odznacz. Tam. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, ja się chowam tutaj z shotgunem za dychami. Zbliża się. 1600, 2000. Zrzucaj bomby. Czekaj, on ma kija na plecach. Dobra. Patrz, chodź tu, ty. Patrz tu. Ja się schowałem za drewnem. I on tu przybiegnie i go zabijemy. Świetnie. Ale patrzy do tyłu. Ciekawe, czy czeka na kogoś. Może ten typ, co mnie zabił z kolegą, był jakiś. Nie, bo ten jest bieda. On biegnie na lewo, nie będzie biegł. A to jest nieogarnięty, bo tutaj nie wie, że tu jest huntingowe. To już gracze no, doświadczeni nie wiedzą. O kurwa, biegnie blisko, nie widział mnie, nie widział kojnie. Tam jest, ale blisko, nie? A widzę, no, widzę. Przypuszczamy atak, co? Dobra. Co ty robisz? Koło nas. Dostał? No, zabiłem. Aha, to ja zabiłem. Ale nie, on nie chyba żyje, bo nie było na czacie. Miał dużo jedzenia. O, to świetnie, ja cię osłaniam, bo ten przybiegnie tutaj, nie? Może do bazy biegnie. MK2 twoje ulubione. No, ogólnie nic tu nie ma. To na plecach to będzie. Uważaj, bo ten drugi tu zaraz będzie. No, on dobity, mam nadzieję. Słyszę koguta, ale... O, zgubiłem trop. Musisz mi coś dać. Tak, no, pewnie. Whisky. Wiem, co ci pomoże. Rzucam tam do ciebie, więc patrz, przyleci. No. Jak mi to zgubisz, nie doleciało, ledwo koło mnie. No dobra, to olać, bo tu jest jeszcze drugi małpa, nie? I to taka, nie wiadomo, czy to gibon, ni to Sasquatch. Ty, no dzisiaj szpiewa hewód. No miało się nie zapadać po ziemię. Pisz do deweloperów, bo kazali pisać. Ja mam problem, bo tego drugiego nie widzę. No bo przecież ten... Jak to? To ten pierwszy, którego widziałeś, to właśnie był ten? Ja widziałem tylko jednego. No to po prostu to był ten, tak? A, no to co nie mówisz? Ja tutaj czekam na drugiego. To sobie jeszcze poczekasz, nie? No, jedną rękę w górę, jedną w dół. Tak, właśnie. Ale nie, on zabijcie. No, dwie w dole. Ale to ciekawe, to jest bardzo ciekawe, z tą jedną ręką w górę. To jest ciekawe. Ciekawe, że tak jest zawsze. Oglądałem filmik Wobo i nie pamiętam. Może coś się jeszcze pozmieniało od teraz nowego tego. O, tutaj dla kondzia jest MK2, żeby coś miało chociaż. A nie, no ma shotguna też tutaj gość. To kondzio może shotguna sobie. Dawaj, wezmę mi tego shotguna. No, on już tu jest, nie? Kondzio zgubił, chyba dał na autorana i poszedł gdzieś. Nie, ja jestem, tylko szukam tego helikoptera zasranego, gdzie się wywaliłem, nie? Uuu, to nie tu. Dlatego właśnie tak po lewo bardziej pobiegłem. Do przebiegnięcia masz jeszcze 2 kilosy, jak chcesz tam biec. Dobra, wiecie co, mam w dupie, co? Idę do was. O, ropa mam, to zwiążemy następną, żeby dla nas pracowała, a nie tam. My sobie będziemy siedzieć, a ona będzie dla nas latać. Dobra, kądziowi zostawię MK2. Niech... Brzmi jak niewolnictwo. No, tylko tak. Duże problemy z tym ostatnio były, dramy. No, ale BK, ale BK. Czekaj, dam ci jeszcze naboi więcej. Ja wolę z lugami walić niż tak. A właśnie, ja mam pierwszy czerwony miałem i go trafiłem tym. I ja go zabiłem, no tak. To ja go zabiłem. Ty nawet nie strzeliłeś. No tak, ty chyba sobie żartujesz. To zobaczysz. Postrzela dwa pociski naraz, czy pojedynczo ten z lub? Na X się zmieniasz, więc albo tak jak chcesz. A, faktycznie. Masz jeszcze auga. O, teraz Diego kogoś będzie uczył, no wreszcie. Zobaczysz, jak to ciężko jest. Chociaż ty byłeś wyjątkowo trudnym uczniem. Taka, o, strzały... taka pogoda jak wtedy, co paliłeś ognisko pod pałęce. Strzały, tak, dokładnie, no. Strzały z domu, słyszę po głuchocie. No to wy sobie tam biegnijcie, bo ja tutaj biegnę dość zbadać sytuację. No jaką sytuację? Tajemnica. Nie możemy się rozdzielać, jesteśmy zbyt słabi. Gdzie do nowego będziemy ogólnie biec? No chyba tak, ale co, Kondzio będzie brał to MK2 jeszcze? No biegnę nie. Tam, nie wiem, czy ja mam to brać, czy nie? Średnio z miejsca mam chyba. To jest najsłabszy pistolet. Ale a, bo to pistolet jest. Tak. Ale jaki to ma kaliber 308? Oho, 22. .22 LR.
A to nie, to tego to nie chcę. To jest na chomiki, nie? No, słyszałem właśnie, że ten to do dupy. Ale na zombie jest dobry, bo on naszczała w łeb, po cichu. Zaoszczędzę sobie nogi, 300 metrów. Ale tu widzę, że nawet nie ma zombie, jak jest dużo graczy, to wyłączają. Jeszcze by się zombie, budowle, wszystko. A ktoś tu był, jeszcze ciepłe. Ktoś tu obierał banana, widzę obierki w banana. Poślizgnąłem się, kur. Też już powinni skasować, taka baza jest zrejdowana, stoi. Powinni admini to skasować, ale już do nich napisałem. Ty tam lutujesz, jak tam wszystko zlutowane. A sweter? No to dobrze, to gdzie się kierujemy, żeby we trójkę? No do nowego. I wy już do nowego, dobra. O, my na stary sobor mówimy dom, a na nowy przedpokój, czyli do przedpokoju. W starym soborze raz nasz... raz nasz rekord w starym soborze to 18 kili, 18 gości zabiję. Ja 15, jego 3. Ale wcześniej mówiłeś, że łącznie 20 zabijacie, to jak? No... Coś się nie kalkuluje. Chyba słaby dzień jednak. No ale wtedy co 18 gości w jeden dzień zabili. Na przestrzeni nie wiem, chyba 2 godzin gry, czy nie wiem ile graliśmy. Tylko że my się zalogowaliśmy chyba w starym. Mm-hmm. Ja 15, on 3. Dobił na ziemi, ale i tak było. A to nie, to w sumie 20 zabili. Ja 15, on 3. Teraz wszystko się rozjaśniło. Dałem sobie na pur ustawienia. Podwyższyłem kluczowe opcje. Aj, Diego widać już zlutował, tutaj był. Niepotrzebnie mu kiedyś pokazywałem takie miejsca tajne. No chciałby klawiaturę było za bardzo u mnie słychać. Będę wyciszać, bo nie jestem pewien. A, ale nie. Nie, no teraz jaka... tak za bardzo nic nie robię, bo na autora nie lecę. Ale nie, wcześniej też nie było słychać. Jak coś gadałeś tylko i w trakcie mówienia, to wtedy się... to tak. Mi się odblokowuje, no. Hej, Furia, witam serdecznie. Witam serdecznie. Tutaj się walczymy na znaczniki. Się spami tymi znacznikami. Ty chyba walisz do niego? Świetnie. Nice. A miał coś, ale... MK2. Nie za dużo. Chuj, bo ile miał mięsa, aż mnie zacięłem, kończyłem jego typu. Miał matać tego gana i shotgun. Lepszego shotguna od ciebie miał. Czekaj, to jest ten sam kaliber? Chyba tak. No, jesteśmy tak, przed pokoju z Diegiem i z Kondziem. Kondzie jest nowym graczem zupełnie. Dzisiaj pierwszy raz gramy razem, on grał... Mogę wziąć od mojego shotguna, żeby mam z niego wyciągnąć? I na pełnej. Nie mógł trafić na lepszych nauczycieli. Musicie przyznać. Aha. My tak średnio zabijamy po 10 gości na grę, tak na 2 godzinki gry, nie? 10 na godzinkę. No, pokażemy Kondziowi dużo sztuczek. Oj, dużo. A lutowaliście policaj? O, tu ten garaż przy policaj warto lutować, mało ludzi o tym wie. Nawet ja o tym nie wiedziałem do tej pory. O, będę miał pełnego skorpiona. O, warto lutować plecami do ściany. Zawsze plecami do ściany. Jakbym widział moje techniki. Pyk, plecami do ściany. Bardzo ważna zasada. I ładuję. Zajebiście skorpiona można schować. O, dzisiaj tylko do 21 będę z uwagi na 12 godzin pracy, po których jestem dzisiaj, bo musiałem nad godzinę zostać, tak samo wczoraj. Będę musiał iść spać, żeby z rano znowu. Pyk, skorpion. Może nawet z nim będę łaził, bo to jest jednak 20 naboi. Raz jak biznes shotguna, to prawda, że jest moc, ale ty, a możesz sobie sztucera zrobić. Pal licho, idziemy dalej. Oni nie lutowali, a tu się okaże, że ty czekał. Ty no, M-Log na 9.19, ja mam naboje. To 9.19, zajebiście. 9.19, mam nawet paczkę, co? Uźwa skorpiona. Za dużo tych gunów pobrałem. Ale nie, on mi wejdzie. Gdybym zrobił tak, to mi wejdzie M-Log. Naładuję sobie, bo Glock mocniejszy. I aż 15 wchodzi, a do skorpiona 19. Tak naprawdę skorpiona wywalę zaraz. O, shotgun kolejny. Poszli tam w cholerowie. M-Loczek, super partia. Robię rekonesans. Czuję jakby na sobie czyjś wzrok, ale nie jestem pewien. Ty dużo mięska miał upieczonego, chce ktoś? Bo ja nie mam jedzenia prawie. To ja mogę jedno sobie wziąć. Mam dwa. Tu za bardzo nie ma. O, może ten shotgun. Ja mam shotgunika. A do skorpiona 21. A no tak, bo jeszcze w komorze, nie? 21. A do M-Locka 16. No to hot 16 czy hot 21? Kuźwa, nie wiem. Czy hot 21 czy hot... Kurwa, gdzie Diego pobiegł? Tak no, dalej. Wywaliłem skorpiona. Czyś... Wybór był prosty. Nie no, żartuję, czy to nie są żarty. A no tak, bo my jeszcze nie jesteśmy w nowym, okej. Okay. On do starego pobiegł, do domu, nie? Do starego do domu. Do starego soboru, który nazywamy domem. Dziękuję bardzo, Samuel Świdurski. Dziękuję yes. bardzo za subskrypcję. Tutaj właśnie na tym serwerze, znaczy na poprzednim, co graliśmy The Saviors, to była mgła dupy właśnie i mumie, nie? Ale to już w ogóle odlecieli z takim pomysłem. Nie wiem, skąd to wzięli. No, najpierw jeden do komory, później magazynek. Tak, właśnie tak M-Locka ładowałem, żeby ten... Skorpiona tak nie załadowałem. No, później to jest upierdliwe. Niby ten jedna kula, to wiesz, nie robi różnicy, ale właśnie się okazuje, że może zrobić dużo, bo tak to bym mógł sobie w łeb strzelić, jak już będę otoczony, żeby nie wpaść w ich ręce. Moja piękna dziewczyno z PGR-u, ty byłaś. Dzięki wielkie, dzięki. Dzięki, Gustaw Jeleń. Gustaw Jeleń, o, witam. Ale jaja. Elo, siuraki. Nic nie słyszę. Kurde, miałem zmienić tą piosenkę. Gdzie dotkniemy twoje...
pusta fieleń. Gustaw Jelen, Eloś Urak. Od kiedy wpadasz na streamy, to nie poluję na jelenie w DayZ, nie? W rzeczywistości też nie. No, dzięki wielkie, jeszcze raz, dzięki Gustaw Jelen. No, to zapytaj starego, czy wyjdzie pograć. Dzięki Gustaw. Polujemy na małpy tutaj, nie na jeleń. Jeleni nie potrzebuję. No i tutaj, aha, gdzie wy to? Diego, ja się go nie, bo tam lutowałem. A gdzie ty, Diego, pobiegłeś? Chciałem zbadać sytuację. To aha, czy helikopter nie spadł? Tutaj, w naszej skrzynce. Tutaj są takie podstawowe... O, dobra, Arkokos, gdzie on jest? Tutaj mamy lodówkę ogólnie. Już właśnie mówię, o co chodzi Kądziowi, bo to jest nasz dom, więc my to znamy. Tylko muszę znaleźć jednego gościa. Gdzie on? Kogo? Takiego jednego. Lokaja? Nie, takiego jednego kolegę. Uźwa, no co jest? No, bo ty w lesie. Kądzio nie żyje. Ja pierdolę. Kto to strzelał? A koło mnie jest gość, kurwa, nie mogę broni wziąć. Zabił mnie! Nie mogłem broni wyciągnąć. Stanął sobie, zabił Kądzia. Schował się za drzewo, ładuje, zabił mnie. Nie mogłem broni wyciągnąć. Ej, no co jest, dlaczego? Ja... Arkokos, jak coś to cię nie widzę na serwerze, nie wiem. No aż ja sobie myślę, że ją znowu tyle przed. Ale emocje, nie? Ale genialne. DayZ, to musisz przyznać jedno, nie? Ten zminimalizował, szukam kogoś.